Przypowieść o dzieciach na rynku. Jest to szóste nasze rozważanie z cyklu przypowieści Jezusa. Dzisiaj będziemy czytać dwie Ewangelie. Mateusza, rozdział 11, 16 wiersz i niżej. Z kim więc porównam obecne pokolenie? Podobne jest do dzieci siedzących na rynku, które przygadują swoim rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie chcieliście tańczyć. Śpiewaliśmy wam pieśni żałobne, a nie chcieliście płakać. Przyszedł bowiem Jan, nie pił i nie pił, a mówią, demon go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije. A oni mówią, ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. A ewangelista Łukasz w rozdziale 7, wiersz 29 i niżej, tak nam przedstawił tę przypowieść. Gdy to usłyszał cały lud i celnicy, którzy przyjęli chrzest od Jana, uznali Boga za sprawiedliwego. Natomiast faryzeusze i znawcy prawa odrzucili plan Boga, nie przyjmując chrztu od Jana. Z kim więc porównam ludzi obecnego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci siedzących na rynku, które przygadują swoim rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam na flecie, a nie chcieliście tańczyć. Śpiewaliśmy pieśni żałobne, a nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie, demon go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie, ten człowiek to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I tak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. A więc o co chodzi w tej przypowieści? Co Pan Jezus chciał powiedzieć słuchaczom, gdy chodzi o stosunek ich do Bożego Królestwa, jaką tajemnicę tego królestwa chciał im objaśnić. Więc w tych dwóch opisach mamy niewielkie różnice. Mateusz po prostu rozpoczyna jednym pytaniem, z kim porównam obecne pokolenie, a Łukasz rozpoczyna dwoma pytaniami, z kim więc porównam ludzi obecnego pokolenia, do kogo są podobni. A w końcowym zdaniu o tak zwanym usprawiedliwieniu mądrości, Mateusz akcentuje czyny. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków, mówi Mateusz. A Łukasz z kolei mówi o przynależności. Przynależności do tak zwanych dzieci mądrości. A więc przypowieść ta jest obrazkiem wziętym z codziennego życia. Widzimy jakieś dzieci, które się bawią na rynku, w jakimś miasteczku. Jest tam przywołany flet, śpiew, lamentowanie i to nam wskazuje, że dzieci po prostu naśladują życie dorosłych i się bawią albo chcą się bawić w wesele i pogrzeb. Jednak doszło do nieporozumienia, bo jedne dzieci już zaczynały swoją zabawę, ale inne się nie chciały do nich przyłączyć. I właściwie nie było żadnego powodu tej odmowy. Po prostu był to zwyczajny, dziecięcy kaprys, bo się mogły bawić albo w to, albo w to. I nie było trzeciej propozycji. Ale się jedne nie chciały bawić w to, a drugie nie chciały się bawić w tamto, a więc zwyczajny kaprys. I właśnie kaprys jest tym elementem, który łączy obraz, to wydarzenie, tę akcję z wyjaśnieniem, to o co chodzi Panu Jezusowi, gdy chce powiedzieć o tajemnicy Bożego Królestwa. Jedna grupa nie chciała ulec grupie drugiej. Zamiast wspólnej zabawy są wzajemne pretensje. Dzieci na siebie nawzajem przerzucają winę za popsucie zabawy. A więc już teraz mówimy, jaka jest tajemnica? Kaprys. Nie chcą jedni z drugimi. To widzimy nieraz w naszych zborach, w naszych kościołach.
to rozkapryszenie nas samych, dorosłych, gdy chodzi o sprawy tak ważne, jak Królestwo Boże tu na ziemi przez nas realizowane przez Ducha Świętego w nas. A więc cóż możemy opowiedzieć o tych dzieciach, a w domyśle o sami o sobie? Przede wszystkim tamtym dzieciom wcale nie zależało na zabawie. Podobnie jak i nam czasami, nie zależy na kościele, nie zależy na sprawie, na ewangelizacji, na nabożeństwach. Nam chodzi tylko, żeby kaprysić. I tamte dzieci właśnie były znudzone, rozkapryszone i się nie potrafiły zdecydować, co mogłyby razem robić. Chodzi o to, żeby nic nie robić razem. A więc są to dzieci kłótliwe i uparte. Nie są w stanie w ogóle dojść do porozumienia. Trzymają się własnego planu działania, a właściwie nie mają żadnego planu. I nawet nie chcą spojrzeć na inną propozycję. To by wymagało kompromisu. Być może nawet by trzeba było przyznać rację drugiej stronie. Ale obie grupy były przekonane, że już wszystko wiedzą najlepiej i to lepiej niż tamci drudzy. No, oprócz tego rozkapryszenia, kłótliwości, upartości jeszcze jest jedna rzecz, którą można byłoby zaakcentować. Te dzieci są tylko na sobie skupione. Tylko ja. Brak im chęci do współdziałania, do brania odpowiedzialności za atmosferę, za kształt grupy, którą współtworzą z rówieśnikami. Myślą tylko o własnym dobru, a nie o dobru innych. I właśnie gdy ja się przyglądam pracy zborów, w których pracowałem, zborowi, w którym teraz też jestem, to największy wysiłek, jaki ze starszymi żeśmy dokonywali, to uczyliśmy ludzi współpracy, współdziałania. Niezależnie od wieku, stanu duchowego, płci, po prostu, żeby wszyscy umieli współpracować, współdziałać, nawet i dzieci wciągamy w tej chwili w naszym zborze w Pruszkowie, też i dzieci, te 4-letnie wciągamy do wspólnego działania. I to jest rzecz trudna, lecz możliwa, ale to trzeba robić świadomie. Dlatego, że jak mówią, że Polacy właśnie nie są uczeni w szkołach współdziałania. Uczeni są różnej wiedzy, wiedzy czasami encyklopedycznej, ale nie współdziałania. Natomiast jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie są inne wady, ale przynajmniej w tym uczą współdziałania, żeby było obywatelskie społeczeństwo, społeczeństwo współdziałające. A więc w Polsce mamy duże wyzwanie, gdy chodzi o współdziałanie i myślę, że ta przypowieść nam wszystkim pomoże. A więc chodzi tu o ludzi, którzy sądzą, że już wszystko osiągnęli, wszystko już wiedzą i dlatego są ciągle niezadowoleni. I to niedobrze, i tamta rzecz niedobra, i pastor nie tak zrobił, i tamten brat nie tak zrobił, ta siostra nie tak się ubrała, czy tak się modliła, tamci nie tak grali. I tak cały czas wychodzimy z nabożeństwa i mamy minusy, zamiast się skupić na tym, co jest dodatnie i pomyśleć, co ja mogę wnieść do tego nabożeństwa. I Pan Jezus chciał właśnie tą przypowieścią scharakteryzować ludzi Jemu współczesnych. A więc przymiotniki, jakich użył w tej przypowieści, podkreślają, że chodzi o ludzi Bogu nieposłusznych, o ludzi przewrotnych i zdradzieckich, bo tam są takie wyrażenia. Zauważmy, Mateusz, i to mamy, teraz polecam konspekt, ja patrzę do konspektu i polecam wam wszystkim konspekt, zajrzyjmy tam, gdy nie tylko z tego fragmentu, ale u Mateusza i inne jeszcze miejsca, rozdział 12, 16, 17, mamy takie wyrażenie jak pokolenie złe i wiarołomne. Pokolenie złe, pokolenie niewierne i przewrotne. A więc Pan Jezus ludzi mu współczesnych charakteryzował jako tych, którzy są nieposłuszni Bogu, przewrotni i zdradzieccy. I to właśnie jest też przyczyną naszych niezadowoleń, gdy chodzi o pracę w naszym własnym zborze. A więc Jezus przywołuje w przypowieści poglądy przedstawicieli tak zwanego tego pokolenia i poglądy w odniesieniu do siebie oraz do Jana Chrzciciela. A więc ich opinie są zestawione, gdy chodzi o Jana Chrzciciela i Jezusa, na zasadzie przeciwstawiania, przeciwieństwa postawy.
A więc o Janie mówią, że nie jadł i nie pił, a więc asceta i dziwak, bo się żywił szarańczą i miodem leśnym. I ci, którzy się nie chcą dać ochrzcić w Jordanie przez niego, dyskredytują go oskarżeniem, że jest opętany przez złego ducha, aby tym samym usprawiedliwić to, że go odrzucają. Taki normalny mechanizm. Podobnie jak apostoła Pawła w Koryncie chciano odrzucić i też mu przypisywano takie różne niewłaściwe rzeczy. Natomiast na Jezusa oni patrzą, że on je i pije. A więc jest żarłokiem i pijakiem, a do tego się przyjaźni z celnikami i grzesznikami. Kiedyś spotkałem ludzi, którzy nie chcieli iść do zboru, dlatego że tam zobaczyli jakąś zakonnicę, oczywiście w swoim stroju. I oni tak kochają katolików, że my nie pójdziemy do tego zboru, bo tam była zakonnica. I nie wniknęli w szczegóły, dlaczego ona tam była. Ja teraz pomijam, chodziło o pewną uroczystość rodzinną i ona była spokrewniona z tą rodziną i chciała wziąć udział w tej uroczystości i się na nabrzeństwie zjawiła. Tamci się zgorszyli tylko faktem, że ona tam była. A więc możemy zawsze znaleźć argument, żeby czegoś dobrego nie zrobić. Tak też właśnie faryzeusze z zamiarem podważania autorytetu Jezusa zarzucali mu co? Bratanie się z ludźmi wykluczonymi społecznie i religijnie. Pomyślmy, dzisiaj, gdy też ktoś taką ma postawę i nie będę z nim rozmawiał, bo on jest buddystą. Nie będę chodził do tej szkoły, dlatego że tam jest kilkoro ludzi z innego jakiegoś kościoła, czy tam jakieś mają inne powody. Kochani, w nas mieszka Chrystus, Duch Święty, prawda, ogień, płomień. Nie bójmy się, idźmy. Mamy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I to nie jest bratanie się w kategoriach religijnych, ale bratanie się w kategoriach ludzkich. Po prostu z człowiekiem chcę być człowiekiem. Dlatego też się będę bratał, tak mówiąc, w tym kontekście oczywiście, z ludźmi, którzy są wykluczeni społecznie i religijnie. I będę tam szedł. I będę chciał coś wspólnie zrobić, by zaświadczyć, by być światłością w tym środowisku. I właśnie ta przypowieść jest analogią do tego stylu życia odmiennego Jana Chrzciciela i odmiennego Pana Jezusa. Lamentacje pogrzebowe oddają styl życia Jana Chrzciciela. Tam są tylko same lamentacje pogrzebowe. A natomiast Pan Jezus ma radosną atmosferę uroczystości weselnych. Pamiętam kiedyś, ktoś tam, gdy posłałem go do pewnego zboru, bo pytali mnie o adres, oni tam poszli i mówią, nie będziemy chodzić, bo tam flagami wywijają. Rzeczywiście w tym zborze jakaś grupa młodzieży chciała poeksperymentować z flagami. A ja mówię, wiecie, wytrzymajcie, bo to jest taka chwila, ta młodzież ile ma lat? No jakieś 15, 16, ja mówię, to im przejdzie niedługo, poczekajcie. I poczekali 3 miesiące. I z czasem już ta młodzież miała już inną koncepcję i z flag zrezygnowali, mieli już jakąś inną koncepcję, żeby się na nabrzeństwie zaktywizować. A więc to są rzeczy przejściowe. Nie możemy być kapryśni, nie możemy być uparci, egoistyczni. Gdy nam proponują jakiś rodzaj zabawy albo kondukt pełny powagi, to tam idziemy i w kościele grają organy, wszyscy stają, prawda, i jest podniosła atmosfera. Cieszmy się z tego. Idziemy znów na nabożeństwo, gdzie wszyscy są pełni entuzjazmu, radości, tupią, Pana chwalą. Też się cieszmy. To na pewno nam będzie przeszkadzać. Mnie teraz też to przeszkadza, bo dźwięki jakieś takie różne, po prostu no, mój organizm tego już nie znosi, ale ja to rozumiem. I się w duchu wtedy modlę innymi językami, podnoszę ręce i nie patrzę na to, co jest wokół mnie. I się cieszę też tą tętniącą radością. Ale gdy się znajdę znów w jakiejś atmosferze, gdzie są organy i podniosła atmosfera, też to mnie cieszy. Dlaczego nie? Bo Bóg przecież wszystko stworzył i Boga to niczego nie obraża, w niczym nie jest obrażany. A więc ludzie tego pokolenia się stale buntują, stale opierają, stale kapryszą. I Jan niedobry Chrzciciel, i Pan Jezus niedobry. Bo Jan wzywa do nawrócenia. A to nawrócenie ma ich uchronić przed przyszłym gniewem, przed przyszłym sądem Bożym. Więc Jan, dobrą rzecz, więc trzeba wytrzymać ten ascetyzm Jana,
wytrzymać spojrzenie na tej dziwacznej postaci, tak dziwacznie ubranej i głoszącej z takim przekonaniem, tak mocno i twardo, wytrzymać to i się nawrócić. A potem Pan Jezus akcentuje też konieczność nawrócenia, ale mówi z kolei o radości doznania odpuszczenia grzechów. I tu mamy Łukasz 15 rozdział. I spójrzmy do tego rozdziału i tam to właśnie radość, gdy się odnajdzie tę drachmę czy owieczkę, czy syn wróci do domu. A więc, kochani, wszędzie jest Jezus i w atmosferze pogrzebowej, lamentacyjnej i w atmosferze entuzjastycznej. Zważajmy na to, czy nie należymy do tego pokolenia, które ma własne wyobrażenie pokuty i radości. I pamiętam, kiedyś się zdarzyło, gdy poprosiłem, aby się ludzie po moim kazaniu pochylili głowy, uciszyli i tak właśnie siedząc powiedzieli Jezusowi, co myślą o tym, co słyszeli, co myślą o Jezusie i że podjęli decyzję nawrócenia. No i nie wiem, czy ktoś przyjął, czy nie, czy podjął, jak było, była cisza, była dobra atmosfera, potem żeśmy śpiewali pieśni odpowiednie i tak dalej. I pewna gorliwa osoba potem do mnie podchodzi, pastorze, tak się nie robi, należało wezwać, wstać do przodu, ręce położyć, modlić się głośno i razem mnie ta młodsza ode mnie o 40 lat kobieta zgromiła. Pomyślcie sobie. A ja powiedziałem, kochana, ja tak czułem w tej chwili, że trzeba zrobić. Dlatego też trzeba było się temu poddać i skorzystać. A innym razem będę wzywał, bo wiele razy przecież wzywałem do przodu i się modliłem i tak dalej. Ale w tym razem właśnie tak to miałem zrobić. Być może komuś to było potrzebne. I w moim życiu już nieraz się zdarzyło, że niektórzy właśnie w ten sposób przeżyli, bo nie inny sposób do nich nie docierał. A więc nie szukajmy powodów, by odrzucić Bożych wysłanników. Albo Jana Chrzciciela odrzucamy, mimo że on wskazuje na Mesjasza, albo odrzucamy samego Mesjasza, no bo on nie jest taki, jak myśmy sobie wyobrażali, tylko jest pijakiem i przyjacielem grzeszników. No ale ta przypowieść ma jednak zakończenie optymistyczne. Mimo tego pesymistycznego opisu jest optymistyczne zakończenie. A to dzięki temu, że Pan Jezus się wypowiedział o mądrości i w konspekcie mam napisane przez duże M. Dlatego, że Jezus jest mądrością, naszą mądrością. Nie Salomon jest naszą mądrością, nie. Jezus jest mądrością. I cząstka tej mądrości była kiedyś udzielona Salomonowi. A więc Jan Chrzciciel ogłaszał Bożą mądrość. Ogłaszał przez to, że wzywał ludzi do prostowania swoich ścieżek życia. Natomiast Jezus nie ogłaszał mądrości Boga, dlatego że On sam jest uosobieniem tej przedwiecznej mądrości. I właśnie Jego czyny dają świadectwo o Nim jako Mesjaszu. A tym samym uwiarygodniają Bożą mądrość. Mądrość jest usprawiedliwiona przez swe czyny. I tak bym chciał objaśnić właśnie to niezbyt zrozumiałe zdanie na końcu, ale bym właśnie chciał to w ten sposób przedstawić. I Łukasz powiada tak, że mądrość zostaje przyznana przez jej dzieci. Mądrość jest usprawiedliwiona przez wszystkie swe dzieci. A więc nie wszystkie dzieci tego pokolenia. Nie wszyscy ludzie tego pokolenia trwać będą w oporze, tak, w oporze wobec słów i czynów Jezusa, w których się przejawia mądrość Boża. Niektóre te dzieci, krnąbrne, kapryśne, zmienią zdanie i się przyłączą do mądrości, czyli do Jezusa Chrystusa. Trzeba jednak głosić, trzeba jednak zachęcać, żeby ludzie nie patrzyli na to, co jest zewnętrzne, nie byli rozkapryszeni, zbuntowani, ale korzystali z tego, że Jezus jest obecny i On różnymi kluczami, różnymi kluczykami otwiera serca, dociera i przekonuje do siebie. A więc ta przypowieść nakłania mnie, mam nadzieję, że i ciebie, drogi mój bracie w Chrystusie, siostro, do zastanowienia się nad przewrotnością ludzkiej natury. Na tym placu jedne dzieci zapraszają drugie. Chodźcie, zabawimy się w wesele.
ale słyszą, nie, dzisiaj nie mamy ochoty się śmiać. No, wolno im. Ale tu pada propozycja z drugiej strony, w takim razie zabawmy się w pogrzeb. A one znów mówią, nie, dzisiaj nie chcemy być ponurakami. Jest to bezmyślna przekora. Brak uzasadnienia, czysta przekora, która uniemożliwia ludziom korzystanie z dobrodziejstw Bożego Królestwa. Nie mogą wejść do Bożego Królestwa tylko z bezmyślnej przekory. Bez względu na to, co by nam Bóg zaproponował, to i tak nie wyrazimy na to zgody. Wszystko jest dla nas nie takie, jakbyśmy chcieli. Dlaczego? Dlaczego? Bo tak naprawdę to my nie chcemy słuchać prawdy. Zawsze wynajdziemy jakieś usprawiedliwienie, jakiś powód. Nawet nie będziemy konsekwentni w swoim krytycyzmie. Tę samą osobę, czasami tę samą instytucję, jakiś zbór, kościół, będziemy krytykować z biegunowo skrajnych powodów. Nie chcemy pogrzebu, nie chcemy też wesela, więc co chcemy? Czego chcemy? Właściwie to niczego, ale skrajne powody, bo my nie chcemy się bawić razem z tą grupą, z tymi ludźmi, bo po prostu nie chcemy ich i tyle. Jeśli ktoś taki jest, jeśli ktoś nie chce na coś zareagować i jest nieczuły, to nadal będzie nieczuły. Bez względu na to, jakiego rodzaju propozycje pod jego adresem skierują, on będzie rozkapryszonym dzieckiem, które się nie chce w ogóle bawić, bez względu na to, co im mu się proponuje, i wtedy grozi mu znieczulica na wszelkie dobre rzeczy. I stąd usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Dotyczy nie tylko ludzi, nie tylko ich postawy kutliwości i przewrotności. Dotyczy faktów. Dotyczy samych faktów. I chcę to podkreślić. Tu chodzi o fakty. Faktem jest to, że ktoś krytykuje Jana Chrzciciela za to, że on zechciał się dobrowolnie odosobnić. Za to, że Jan poruszał serca ludzkie dla Boga, tak, jak tego nikt nigdy nie uczynił w ciągu stuleci. Pomyślmy sobie, to nie był dziwak. To był ktoś, kto obrał sobie taki styl życia, ale poruszał ludzkie serca. I ludzie tłumami szli i dawali się ochrzcić, co torowało drogę dla Chrystusa, dla Mesjasza. Jeśli ktoś krytykuje Jezusa za to, że bierze zbyt czynny udział w codziennym życiu, że styka się ze zwykłymi ludźmi. No ale ci zwykli ludzie, ci ludzie z codziennego życia właśnie w nim znajdowali nowe życie. Znajdowali świeżą dobroć, niezwykłą siłę do prowadzenia życia prawdziwego. Po prostu znajdowali nowy dostęp do Boga. Zdarzyło się mi kiedyś rozmawiać z pewną starszą siostrą w Chrystusie, która ubolewała, że młodsza od niej o kilkanaście lat jej krewna mówiła: ty żyjesz życiem świeckim, bo masz przyjaciółki, chodzisz do nich na urodziny, ty do nich czasami jedziesz w odwiedziny w niedzielę po południu, zamiast się modlić i pościć, jak ja poszczę i modlę się, a czasami pościła nawet i 40 dni. I tam mój pastorze, no co ja mam zrobić? Ja mówię: siostra kochana, jeździ tam i bądź światłością, a ta niech świeci w swoim pokoiku i pości sobie 40 dni i tak nikogo nie oświeci tą modlitwą. I skutki życia tej właśnie, która była aktywna, są błogosławione, bo rozsiewa pokój, ożywia radość, mimo że już jest kobietą sędziwą. A tamta cały czas jest zbuntowana, rozkapryszona i nic jej i nikt, żaden kościół, zbór ani duchowny jej nie jest po jej myśli. A więc nie możemy oceniać ludzi, zbory, kościoły na podstawie własnych uprzedzeń, na podstawie własnej przekory. Ale raczej należy uzewnętrzniać wdzięczność.
To jest właśnie fakt. Uzewnętrzniać wdzięczność za każdego chrześcijanina. Wdzięczność za każdy zbór, za każdego kaznodzieję. Bo oni ludzi, jakichkolwiek ludzi, zbliżają do Boga nawet wtedy, gdy ich metody nie całkiem nam się podobają. To są właśnie fakty. Faktem był Jan Chrzciciel. Faktem był Chrystus. Faktem było to, czego oni dokonali przez swoje życie. I faktem jest to, jaki ja mam stosunek do Jana Chrzciciela, do Jezusa. A teraz oczywiście mówimy do innych ludzi, chrześcijan, zborów i tak dalej. I stąd w tej przypowieści Pan Jezus zawarł dwa ważne ostrzeżenia. Mówi o niebezpieczeństwie swawoli. Znawcy Pisma, faryzeusze, a często przecież i tacy i my jesteśmy, bo przecież też odnosimy to do siebie, wykorzystywali Boga do własnych celów. A tymczasem musimy wiedzieć, że Bóg nikogo nie przymusza siłą. Bóg pozyskuje miłością. I to właśnie jest powodem do smutku, bo największą tragedią dla osoby kochającej, a Bóg nas kocha, jest to, gdy osoba kochana schodzi z właściwej drogi. Gdy ten, kogo kochamy, zmierza do zguby. I niech Bóg nas zachowa, abyśmy nie sprawiali Mu bólu przez to, że wypaczamy Jego zamiary wobec nas, co nieuchronnie prowadzi do katastrofy życiowej. A więc moja swawola, gdy ja lekceważę i atmosferę powagi, pogrzebu, i radości, i wesela, bo mam jakąś własną koncepcję, a właściwie nie mam jej żadnej, to jest swawola i to raz prowadzi na błędne drogi i Boga to bardzo martwi i boli. Też Pan Jezus w tej przypowieści mówi o ludzkiej przewrotności. Przewrotność, tak. Jan prowadził pustelniczy tryb życia i wolno mu było. Ale mimo to uczeni w piśmie, faryzeusze, uważali go za dziwaka opętanego przez demona. No właśnie, to są te nasze etykiety. Jezus prowadził życie zwykłego człowieka. Angażował się we wszystkie sprawy, więc powinien się im podobać, bo nie jest jak Jan Chrzciciel. To go posądzali o zbytnie rozkoszowanie się ziemskimi przyjemnościami. I cóż na to można powiedzieć? Nieraz dziecko się uśmiecha z byle powodu, a nieraz możemy nie wiadomo co robić i tak się niczym go nie rozweseli. I tak właśnie ludzkie serce może być pogrążone w przewrotności i nie reagować na jakiekolwiek działania Boże. Z dziecięcym uporem będziemy się przeciwstawiać wszelkim zabiegom Boga. Są jednak i tacy, którzy pozytywnie odpowiadają na Boży głos. Mądrość Boża zostaje usprawiedliwiona przez tych, którzy stają się Jego dziećmi. A więc Jezus zapowiada, że pomimo oporu faryzeuszów uczonych w piśmie, nie zabraknie ludzi, którzy mimo wszystko uwierzą w Jezusa. I ta Boża mądrość będzie uzasadniona, usprawiedliwiona przez tych, którzy z tego grona niezadowolonych przejdą do grona rozradowanych w Jezusie Chrystusie. Więc ludzie mogą nadużywać danej im przez Stwórcę wolnej woli i przez to mogą hamować realizację celów Boga, grymasić, źle mówić, zniechęcać, bo swoje przewrotności są ślepi i głusi na wszelkie dobre apele, apele Boga do nas kierowane. No, gdyby Bóg użył swojej mocy i tylko nieznacznie, podkreślam, nieznacznie ograniczył wolę człowieka, naszą wolę by ograniczył nieznacznie, to na pewno świat byłby o wiele spokojniejszy i bardziej unormowany, nieraz nam się przecież tak się wydaje. Gdyby ten facet po prostu się jąkał, to by nie mówił tylu złych rzeczy. A szkoda, że ten się z kolei jąka, bo tyle by powiedział dobrych rzeczy. Więc Bóg mógłby coś takiego zrobić i tak sterować, ale on tego nie robi.
I świat dlatego nie jest spokojniejszy i bardziej unormowany, bo Bóg ingeruje właśnie i steruje. Nie, nie, nie. Zostawia nam wolną wolę i ten właśnie gaduła plecie i mówi wiele pustych słów, a ten mądry człowiek ma trudności, aby coś z siebie wydusić. Dlaczego? Dlaczego? Bo Bóg wybrał bardzo niebezpieczną drogę, gdy chodzi o człowieka. Drogę miłości. On każdego kocha. Kocha tych rozkapryszonych również. I on wie, że w końcu miłość nad wszystkim zatriumfuje. Ale jeśli ktoś tego nie zrozumie, tej przypowieści do siebie nie weźmie, nie dostosuje się i się nie będzie cieszył i z pogrzebu, i z wesela, to niech wie, że w końcu sam obierze drogę niewłaściwą. I dlatego też tak na koniec dam taki werset z Psalmu 143. Ja nieraz się modlę tą modlitwą. Naucz mnie, Panie, czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi. A więc naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Twój dobry duch niech mnie prowadzi po równej ziemi. Panie Jezu, dziękuję Ci, że masz władzę na niebie i na ziemi, a też i w moim sercu, w moich uczuciach i możesz moją postawę leczyć, tak, żebym zawsze był zadowolony, że Ty nad wszystkim panujesz i trzymasz całą ziemię w Twojej ręce.